Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy na przeróżne tematy, zazwyczaj związane ze zdrowiem, ekologią, ale też psychologią, podróżami czy po prostu celebracją życia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy można pogodzić dietę roślinną z alergiami pokarmowymi i bardzo się cieszę, że mogę podzielić się takim materiałem u siebie w programie, ponieważ wielokrotnie dostaję pytania o to, jak bilansować dietę roślinną, a niestety zupełnie nie mam doświadczenia ani z alergiami, ani z nietolerancjami. I śmieję się, że moja dieta jest absolutnie bez restrykcji, ale faktem jest, że jestem weganką, także takie stwierdzenie jest dosyć zabawne i oczywiście nie jem żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, co już dla wielu osób jest ogromnym wyrzeczeniem. A teraz wyobraźmy sobie, że do tego nie możemy jeść glutenu, soi, kokosa i orzechów. Na szczęście, moi drodzy, moim dzisiejszym gościem jest prawdziwa ekspertka w tym temacie, czyli Żaneta Ochmil, blogerka kulinarna, specjalistka od alergii pokarmowych, ale też pasjonatka zdrowego gotowania, która udowadnia, że można przygotowywać pyszne, zdrowe i zbilansowane posiłki, w dodatku roślinne i nie zawierające tych produktów, które wcześniej Wam wymieniłam. Co ciekawe, Żaneta urodziła się w wyjątkowym domu, ponieważ jej rodzice byli wegetarianami i ona przez całe swoje życie praktycznie wcale nie jadła produktów mięsnych, produktów pochodzenia zwierzęcego. Ma też małego synka, który jest na diecie roślinnej i też jest alergikiem, także jest to naprawdę wyjątkowa historia, ale podejdziemy też do tematu alergii i trudności w radzeniu sobie z gotowaniem i z jedzeniem od nieco innej strony i poruszymy taki moim zdaniem ważny i aktualny i również odrobinę kontrowersyjny temat, czyli to, że w momencie, kiedy staramy się dostosować nasz organizm do jedzenia konkretnych produktów lub staramy się zweryfikować, na jakie produkty jesteśmy uczuleni, może zdarzyć się, że musimy wprowadzić produkty pochodzenia zwierzęcego do naszej diety, po prostu aby móc na jakiś okres przejściowy zapewnić sobie odpowiedni poziom składników odżywczych. Oczywiście porozmawiamy też o kwestii diagnozowania alergii, o tym, jak zweryfikować, co naprawdę nas uczula oraz w jaki sposób wprowadzać ponownie te produkty, ponieważ jest tutaj światełko w tunelu, można wyjść z alergii czy z nietolerancji pokarmowych. Dodatkowo podpowiemy też, jak znaleźć zamienniki popularnych produktów, jak gotować, skąd czerpać inspiracje i jak komponować pełnowartościowe posiłki. Ale jako że ten odcinek ma bardzo wiele wątków, to dowiemy się też, że rodzina Żanety ma tradycję w ziołolecznictwie, w zielarstwie i poznamy kilka sprawdzonych sposobów na domowe napary i rytuały, które pomogą Wam zachować zdrowie, ale też zwalczyć drobne infekcje. Żaneta podzieli się z nami doświadczeniem z bycia mamą alergika oraz tym, jak sobie radzić w takich sytuacjach jak podróże czy restauracje. Wierzę, że ten odcinek będzie ogromną dawką inspiracji dla wielu osób, które zmagają się z alergiami. Już teraz odsyłam Was do Żanety po jeszcze więcej pomysłów i jeszcze więcej ciekawych opowieści. I przypominam, że ten podcast jest dostępny również w wersji wideo na YouTubie. Zapraszam. Cześć, Żaneta. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w moim podcaście i bardzo cieszę się na naszą rozmowę, że udało nam się połączyć mój kolejny odcinek zdalny. Jak widać, da się. Dzisiaj porozmawiamy na różne tematy, ale chciałabym zacząć od Twojej historii, bo zakładam, że wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które próbują diety roślinnej, może które są na diecie roślinnej i zazwyczaj są to osoby, które podjęły te decyzje w wieku dorosłym, nierzadko w wieku nastoletnim, ale Ty jesteś osobą, która urodziła się w domu bezmięsnym i myślę, że jest to na tyle nietypowe zjawisko, że dla wielu osób musi to być bardzo, może to być bardzo interesujące. Dla mnie jest, jak to jest mieć już taki start kulinarny.
wiem, że nie masz porównania. Najpierw powiem, że jest mi też bardzo miło. Cieszę się, że mogłyśmy się w końcu połączyć. I przechodzę do odpowiadania na Twoje pytanie. Nie mam właśnie do końca porównania, aczkolwiek w moim domu, mimo że faktycznie urodziłam się w domu wegetariańskim, to pojawiało się mięso później, od czasu do czasu, to było raz na kilka tygodni. Dlaczego? Zaraz też o tym opowiem. Ale zacznę od tego, że moi rodzice przeszli na wegetarianizm w latach 90., jeszcze zanim ja się urodziłam. Oni oboje pochodzili z domów mięsnych, gdzie dieta była tradycyjna, dokładnie. Mój tata co więcej pochodził z domu rolnika, który samodzielnie zwierzęta zabijał, oprawiał i produkował takie przetwory mięsne, więc u nich w domu tego mięsa było sporo. I chyba to była jedna z przyczyn, dla której zdecydowali się przejść na wegetarianizm, a później to była seria wykładów o zdrowiu, które w tamtych latach były bardzo nowatorskie i właśnie w tych latach 90. moi rodzice zdecydowali, że odrzucają mięso. Wtedy na rynku była tylko jedna książka, którą znali, może było więcej, ale mówią, że była jedna książka o kuchni wegetariańskiej, więc bardzo dużo eksperymentowali. Mieszkali wtedy w akademiku, gotowali na kuchence gazowej i tworzyli różne przedziwne eksperymenty, których wynikiem była na przykład pasta z drożdży, której zapach unosił się w całym akademiku. Ja słyszałam o niej, wiesz, mam znajomą, tak, która właśnie przeszła na weganizm ponad 20 lat temu i ona mi opowiadała o tym, że była pasta kanapkowa z drożdży i to brzmiało tak niezachęcająco i właśnie porównywała to, co jest teraz dostępne w sklepie, tak, do tego, że maksimum możliwości, jeśli chodzi właśnie o posmarowanie chleba, to była pasta z drożdży. Swoją drogą, ta pasta z drożdży potrafi być bardzo smaczna i właśnie sobie zdałam sprawę, że dawno jej nie robiłam, więc czas powtórzyć. W rezultacie też na przykład powstała pasta na pieczywo, którą moi rodzice nazwali Eci Peci, ponieważ wyglądała i tak jak brzmi jej nazwa i również tak ją się robiło. Była to pasta z mielonego, wcześniej prażonych nasion słonecznika i siemienia lnianego, a później zmielonych. I jest to pasta, która od tamtej pory do dzisiaj króluje w domu moich rodziców, w moim domu. Robimy ją bardzo często i no, taki trochę spadek, który otrzymałam z tamtych czasów. I tak faktycznie moja mama też była na diecie wegetariańskiej, będąc w ciąży. To były czasy, kiedy mówiono, na przykład takiej jej koleżance, lekarze mówili wtedy, że jeśli ona będzie na diecie wegetariańskiej w ciąży, to urodzi niepełnosprawne dziecko. Taka ówcześnie była świadomość. Jednak zarówno moi rodzice, jak i przyjaciele, którzy wtedy zdecydowali się na taką dietę, byli bardzo oczytanymi osobami, nie bazowali na jakiejś modzie czy jakichś nowinkach, ale na tym, co było właśnie gdzieś tam sprawdzone i poparte jednymi z pierwszych badań na temat wpływu mięsa na zdrowie człowieka. I kiedy ja się urodziłam, to faktycznie ta dieta cały czas była wegetariańska, więc to nie była taka typowo roślinna, wegańska dieta, ale dieta pozbawiona mięsa. I bardzo szybko okazało się, że ja jako noworodek, później jako małe dziecko, cierpię z powodu jakichś pokarmów, które jem. Nie wiadomo było, co się dzieje, nie wiadomo było, o co chodzi. Rodzice jeździli. A co to znaczy, że cierpisz? Jakie miałaś objawy? Wiesz co, ja byłam dzieckiem, które... Obecnie mówi się, że to są dzieci kolkowe, jednak... Nie wiem jak, nie słyszałam siebie w tamtym czasie, ale byłam bardzo płaczącym dzieckiem, nie spałam, nie jadłam, miałam ciągłe bóle brzucha, ciągłe biegunki na zmianę z zaparciami, byłam bardzo pobudzona i
I faktycznie później po wprowadzeniu diety okazało się, że przyczyną tego wszystkiego były pokarmy, na które byłam wrażliwa i okazało się, że jest to głównie gluten na tamten czas. I od drugiego roku życia jestem na diecie bezglutenowej, ponieważ po prostu mój organizm nie przyjmuje glutenu, źle sobie z nim radzi. Nie mam alergii jako takiej, ponieważ ona nigdy nie została wykryta w badaniach krwi, skórnych, najbardziej szczegółowych. Nie mam też choroby trzewnej, jednak ten gluten w bardzo taki ewidentny, jasny sposób mi szkodzi. I to był czas, kiedy wtedy, w tamtym okresie, nie mając właśnie dostępu do wiedzy, nie mając dostępu do zamienników, bo w Polsce było bardzo mało sklepów, gdzie sprzedawano w ogóle strączki, kasze, gdzie sprzedawano jakieś takie produkty zdrowej żywności. Nie było tego, trzeba było gdzieś tam szukać za granicą, bądź w sklepach w bardzo dużych miastach. I właśnie w tamtym czasie moja mama zdecydowała się na to, żeby wprowadzić od czasu do czasu do mojej diety mięso, ponieważ już zupełnie nie miała pojęcia, co mi gotować. I to zazwyczaj było mięso ze sprawdzonego źródła, od dziadków, zaprzyjaźnionych gospodarzy. I to mięso u nas pojawiało się naprawdę raz na kilka tygodni, więc ta dieta była trochę taka fleksitariańska. Obecnie mówimy o fleksitarianizmie. I jednak mimo to, że to mięso było, to ja wychowałam się w domu, gdzie na pieczywo jedliśmy pastę z ciecierzycy, ze słonecznika, pasztet z pestek dyni. Jedliśmy najróżniejsze zapiekanki warzywne, bardzo dużo właśnie kasz, strączków. Moje obiady to był gulasz z soczewicy, gulasz z ciecierzycy, czyli te rzeczy, które od niedawna my odkrywamy i które od niedawna zaczęły być taką alternatywną dla dań mięsnych, to dla mnie one były naturalne. I pamiętam, że ja chodząc do szkoły z moimi kanapkami, z takimi pastami, dzieliłam się tymi kanapkami z przyjaciółmi, ponieważ oni uwielbiali te pasty, a dla nich to było coś absolutnie nowego. Bardzo często zapraszałam też przyjaciół do siebie na śniadania przed szkołą albo w takich okienkach lekcyjnych i oni wpadali do mnie, otwierali lodówkę, wyciągali pół miski i pytali, a co dzisiaj masz, jaki pasztet, jaka pasta, a co na obiad. Więc tak to było. Ta dieta moja wyglądała w taki sposób, była bardzo urozmaicona, nowatorska na tamten czas, ponieważ to faktycznie były czasy, kiedy ludzie, słysząc, że my nie jemy mięsa, pukali się w głowę. Czyli to nie była stricte dieta roślinna, bo nabiał i jajka faktycznie się co jakiś czas też pojawiały, ale niejedzenie mięsa było nienormalne w tamtych czasach i również wśród lekarzy było postrzegane jako niebezpieczne dla zdrowia. No, takie to były czasy. A jednak właśnie ja jestem wdzięczna za to, że rodzice byli tacy otwarci i światli na tamten czas i pozwolili sobie właśnie na ten krok, na rezygnację z mięsa, bo wiem, jaki skarb dostałam, żywiąc się głównie roślinnie przez całe moje życie. No, taką wdzięczność czuję za to. To jest piękne, co mówisz, bo tak jak powiedziałaś, właśnie twoi rodzice byli światłymi ludźmi, ponieważ umieli znaleźć też inne źródła informacji, które potwierdzały, że ich styl życia służy ich zdrowiu. A ja też spotkałam się z takimi opowieściami o osobach, które ograniczały mięso w latach 80. czy 90., gdzie rzeczywiście to było nienormalne, to było krytykowane otwarcie przez środowisko lekarskie. Obecnie też uważam, że weganizm ma bardzo wielu przeciwników wśród lekarzy, ale to się zmienia i rzeczywiście tych źródeł wiedzy jest coraz więcej, ale znam właśnie osoby, które były weganami czy wegetarianami te ileś tam 10 lat temu i oni robili to głównie z uwagi na prawa zwierząt i jakby tylko podążając za poglądami środowiska lekarskiego, oni
żyli wiedząc, że prawdopodobnie robią sobie krzywdę. I to jest straszne, że właśnie osoby, które nie dotarły do tych źródeł wiedzy, o których mówisz, tak, w kontekście swoich rodziców, myślały, że po prostu no, będą miały niedobory, bo ta dieta jest niezdrowa. Także to też niesamowicie pokazuje, jak zmieniło się podejście, ile nowych badań powstało i teraz żyjemy w o wiele sympatyczniejszych czasach. Ale wiesz, co mnie ciekawi, bo z jednej strony nie jedliście mięsa, więc już byliście w cudzysłowie dziwni, ale do tego jeszcze miałaś alergie pokarmowe, więc tak jak powiedziałaś, dla Twojej mamy to już było duże wyzwanie. Zakładam, że dostajesz często takie pytania, jak to pogodzić? Jak żyć z alergią, jednocześnie nie jedząc produktów pochodzenia zwierzęcego? Czy da się? Czy jesteś zdrowa? Tak, nie jest to łatwe i myślę, że wielokrotnie się nie da. I ja mówię o tym otwarcie, ponieważ wiele osób, które bardzo chcą przejść na dietę roślinną, a jednocześnie mają alergie pokarmowe, będąc tacy zacięci w tym swoim, w swoich poglądach, w dążeniu do czystej diety roślinnej, mogą sobie zrobić krzywdę. I ja miałam duży problem z tym całkiem niedawno, gdzie mięso znowu musiało wkroczyć do mojej diety, ponieważ nabyłam kolejne alergie i miałam bardzo znikome źródło białka roślinnego, a wtedy karmiłam piersią, zaczynałam czuć się bardzo słabo i musiałam podjąć decyzję o tym, żeby to mięso na jakiś czas znowu włączyć. Było to dla mnie trudne, ponieważ ja już jestem na takim etapie, gdzie mam ogromną świadomość i wiedzę, interesuję się bardzo tym tematem. I dla mnie w ogóle kupienie i przygotowanie mięsa, a później zjedzenie go, było naprawdę trudne. Ale robiłam to, wiedząc, że na ten moment jest to jedyna taka dla mnie opcja, żeby pozostać zdrową, żeby moje dziecko było zdrowe. I musiałam to faktycznie przepracować w głowie i czasem tak jest, czasem się nie da. Ja może jeszcze powiem, na jakie rzeczy ja jestem uczulona. Tak, właśnie chciałam się Ciebie zapytać. Ponieważ oprócz glutenu, którego nie jem od drugiego roku życia, od 7 lat nie jem nabiału, jajek, soi i orzechów ziemnych. O, tutaj się zaczynają schody. Tu się zaczynają schody. A od lat 3 nie jem migdałów, w zasadzie nie jem żadnych orzechów, w tym migdałów, kokosa, mleka kokosowego, wiórków kokosowych. Słonecznik też bywał problemem i czasem niektóre strączki też. Więc jak widać, wszystkie źródła białka, czyli strączki, głównie strączki i orzechy, są źródłem białka w diecie roślinnej, u mnie odpadły te kilka lat temu. Nie umiem sobie tego wyobrazić, naprawdę. Tak, to jest... To był trudny czas dla mnie. Najpierw trudne było dla mnie zrezygnowanie z nabiału i jajek, ponieważ u mnie ta dieta roślinna zaczęła się nie od świadomości tego, że produkty również pochodzenia zwierzęcego są szkodliwe i dla środowiska, i dla zdrowia, ale właśnie od alergii. Więc najpierw musiałam odstawić to, później przyszły rzeczy kolejne. I chyba tylko dlatego, że wychowałam się w domu, w jakim się wychowałam i miałam tą wrażliwość pokarmową na gluten, to byłam w stanie poradzić sobie z tym, co później się pojawiło i co później przyszło, ponieważ tak duże ograniczenie naprawdę potrafi doprowadzić do nawet do depresji. Bo człowiek zaczyna patrzeć na jedzenie i traktować je jak wroga, bo już nie wie, co ma włożyć do ust i co mu nie zaszkodzi. U mnie konsekwencje były bardzo poważne, ponieważ w zależności od produktu, który spożywałam, było to albo opuchnięcie śluzówki górnych dróg oddechowych i natychmiastowa angina, albo ciągnący się tygodniami kaszel, który w ogóle wyłączał mnie z życia akademickiego, z chodzenia na zajęcia.
Albo były to problemy jelitowe, ciągnące się biegunki na przemian z zaparciami, omdlenia z bólu, na umór wypadające włosy, dramatyczny stan skóry, problemy hormonalne, później takie problemy, które skończyły się problemami tarczycowymi, problemami ginekologicznymi, także to w ogóle była lawina i dla mnie jedzenie stało się w pewnym momencie wrogiem i ja wiedziałam, że muszę odciąć te pokarmy, co nie znaczyło, że było mi łatwo i że nie miałam pokus. Więc to była taka ogromna walka mentalna, walka z samą sobą. Ale powiedz mi, skąd wiedziałaś, że to właśnie te pokarmy? To jest tak, że stosowałaś taką metodę obserwacji, eliminacji, czy od razu zrobiłaś testy w szpitalu? Byłam w szpitalu dwa razy na wszelkich badaniach, na biopsjach, miałam robioną kolonoskopię, gastroskopię wielokrotnie, pobierany wycinek oraz krew do badania w kierunku choroby trzewnej, ale też właśnie alergii pokarmowych, nigdy nic nie wyszło, więc później właśnie już jako ta osoba dorosła, kiedy zaczęłam mieć problemy zdrowotne i wiedziałam, że jakieś pokarmy mi szkodzą, zaczęłam stosować metodę, którą moja mama, będąc mamą małego dziecka, mnie stosowała. Jest to metoda diagnostycznej eliminacji pokarmowej. Eliminuje się potencjalnie zagrażające, potencjalnie alergizujące pokarmy na 5 tygodni i po 5 tygodniach robi się w określonym czasie prowokację pokarmową. Zazwyczaj robi się to w konkretny dzień tygodnia, czekając tydzień na efekty, ponieważ reakcja może nastąpić nawet do 5 dni po spożyciu danego pokarmu i żeby wiedzieć, co szkodzi, trzeba rozdzielić te pokarmy. I faktycznie ja tą metodą sprawdziłam wszystkie produkty, które mi szkodziły. Nie jest to jakaś domowa metoda, oczywiście jest to domowa metoda, ale jest to metoda, którą również posługują się lekarze. Czyli jest to metoda domowa, naukowa, a nie naukowa. Powiedzmy czarodziejska. Dokładnie, dokładnie. Nie są to czary mary. I ja w ten sposób tak odkryłam te produkty, które mi szkodzą. I eliminując te produkty, najpierw eliminuje je się na pół roku, najlepiej rok, później starając się wprowadzać powoli, rozszerzając dietę o ten produkt. Czyli eliminując je z diety, nie decydujemy się na taką dietę do końca życia, tylko ja na przykład po roku czasu próbowałam je wprowadzać do diety. Na razie bezskutecznie. Przepraszam, że ci wejdę słowo, ale to jest po to, żeby organizm po raz kolejny się przyzwyczaił do tych produktów. Dokładnie. I już nie miał, dokładnie. Żeby się pozbyć alergii. Tak. Czyli mamy nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości jeść te produkty dokładnie. Ponownie. Dokładnie, ponieważ później, jeśli już wiemy, co nam szkodzi, korzystając z tej metody, odstawiamy ten produkt, najlepiej na rok czasu i po roku czasu, właśnie tak jak mówisz, wprowadzamy ten produkt, ponieważ nie chcemy być na diecie eliminacyjnej przez cały czas, jest to dieta niedoborowa i tak długo, jak nie ma podstaw ku temu, na taką dietę nie należy przechodzić. Podobnie jest na przykład z glutenem. Obecnie panują też różne mody na niejedzenie glutenu czy innych produktów. I no tutaj, jeśli jest to tylko moda, a nie ma ku temu podstaw jakichś takich zdrowotnych czy kierowanych samopoczuciem, to nie jest to najzdrowsze. No i ja próbowałam później wprowadzać te produkty, na razie bez skutku. Od niedawna próbuję całkowicie już odstawić mięso, ponieważ odstawiłam mojego synka od piersi po 2,5 roku. I teraz właśnie będę rezygnować z mięsa,
A póki co orzechy uczulają mnie najbardziej, najmniej na razie jajko, więc zanim będę mogła przejść na całkowitą dietę roślinną, co jest jakby moim celem i do tego dążę, to chcę na razie zastąpić mięso jajkiem i faktycznie ostatnio robię prowokacje, które kończą się sukcesem i co jakiś czas mogę zjeść kawałek jajka bez efektów, bez przykrych efektów zdrowotnych, a później będę próbowała orzechów, także tak to u mnie teraz wygląda. Wiesz co, ja bym bardzo chciała porozmawiać z Tobą o tym, jak zastępujesz te konkretne produkty. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to co wydaje mi się bardzo ważne, to to, że na pewno ta decyzja Twoja o tym, żeby wprowadzić te produkty mięsne, była trudna i w dzisiejszych czasach często spotykamy się z oceną z zewnątrz, kiedy zmieniamy swoją dietę i temat jakby wegan, którzy odchodzą od diety wegańskiej z różnych powodów jest bardzo kontrowersyjny i nadal budzi wiele emocji. I właśnie chciałabym usłyszeć z Twojej perspektywy, że to nie jest tak, że Ty po prostu myślisz sobie, o już mam w nosie zwierzęta, środowisko i wszystko inne, liczę się tylko ja i cała moja wcześniejsza ideologia legnie w gruzach, tylko to też jest zakładam, że dla osoby, która musi podjąć tę decyzję, to jest coś trudnego, więc jak Ty sobie z tym poradziłaś? Szczególnie, że właśnie to nie jest tak, jak na przykład w moim przypadku, gdzie ja do 18-19 roku życia jadłam produkty zwierzęce, więc nie jest to coś tak dla mnie obcego, jakby przygotowanie mięsa, czy oglądanie mięsa, no nie wiem, nie odrzuca mnie. Jestem do tego przyzwyczajona. W Twoim przypadku było to coś zupełnie poniekąd nowego. Jak Ty to przeszłaś właśnie, jak sobie to wytłumaczyłaś? Nie było to tak do końca nowe, ponieważ w moim domu co jakiś czas przygotowywało się mięso i ja potrafię je zrobić. I wydaje mi się, że potrafię je zrobić całkiem smacznie. Ale trafiło to na okres, kiedy do mojej świadomości, czyli ten moment, kiedy musiałam wprowadzić z powrotem mięso do diety, trafił na czas, kiedy miałam już dużą świadomość nie tylko zdrowotnego aspektu, który u mnie był pierwszy, jeśli chodzi o dietę roślinną, ale też tego aspektu etycznego. I ja staram się nie oglądać obrazów, gdzie zwierzęta cierpią i co przechodzą, żebyśmy my jako ludzie mogli je spożyć. Ale kilka takich obrazów jest w mojej głowie i ta świadomość właśnie, ta etyczna i tego, że te malutkie kurczaki, które jak ja na nie patrzę, to myślę sobie o moim synku, który jest też takim małym kurczakiem i takim maluszkiem, który sobie gdzieś tam biega. Nie wiem, nigdy mnie nie ruszały te obrazy, nie ruszał mnie ten aspekt etyczny, ale w tym okresie jakoś tak się złożyło, że obejrzałam jakiś film, bardzo taki łagodny w obrazach zresztą, bardziej naukowy niż taki obrazowy. I to sprawiło, że dla mnie kupienie mięsa było trudne. Ja szłam do sklepu i kilka razy się cofałam w drodze. Nie byłam w stanie wejść. Potrafiłam wziąć do ręki kawałek mięsa i za chwilę go odłożyć i powiedzieć, dobrze, no trudno, pomęczę się jeszcze trochę. Ale faktycznie później przyszedł moment, że czułam się tak źle, miałam takie zawroty głowy i byłam tak słaba, jednocześnie karmiąc Leona, mojego synka, patrząc na niego, wiedziałam, że no, on też potrzebuje tych składników, których ja nie dostarczam sobie i jemu. Więc to był pierwszy taki argument, czyli ta taka matczyna miłość do dziecka sprawiła, że się przełamałam. Później jak przygotowywałam to mięso, to nie wiem, no takie techniki, wiesz, słuchania muzyki, odwracania uwagi, zrobienia tego szybko, a że udawało się zrobić to w sposób smaczny, to gdzieś tam później już podczas jedzenia nie było to aż tak trudne. I dużo mówiłam sobie, że to jest taki etap. Że to jest taki etap, że muszę dać sobie w tym taką wolność, taki luz. Pomogło mi też chyba podzielenie się tym na moim Instagramie, gdzie nagrałam stories, opowiadając o tym, na jakim jestem etapie i że to mięso czasem jest i jak jest mi trudno z tym, że muszę iść do sklepu je kupić.
I spotkało się to z takim właśnie miłym odbiorem. Nie zostałam oskarżona, nie zostałam skrytykowana, a wręcz przeciwnie, wsparta i taka przytulona. I to mi pokazało, okej, nie muszę się tego bać. To jest taki etap, to jest taki czas. I to, co mogę zrobić, to, co jest w mojej mocy, aby później z tego wyjść, aby później przejść na dietę roślinną, to zrobię, kiedy przyjdzie taki moment. I to faktycznie, to był taki mój klucz. Pięknie. Myślę, że tak jak powiedziałaś właśnie o swoim synku, że to na pewno pomogło Ci, to był taki Twój motywator, ale dla osób, które nie mogą się z tym utożsamić, wydaje mi się, że nasze własne zdrowie też powinno być równie tak. silnym motywatorem. Przejdźmy może do praktyki, bo oczywiście, tak jak mówisz, wprowadzasz czasami te produkty, ale myślę, że zanim też podjęłaś te kroki, to próbowałaś eliminować, zamieniać i jesteś ekspertem od czarowania w kuchni, więc powiedz mi, jak Tobie udało się w codziennej kuchni zastąpić takie produkty, no już gluten powiedzmy jest dosyć znany już obecnie, ale nawet gluten czy orzechy. Dla mnie kwestia orzechów jest w ogóle niebywała. Ja kocham orzechy, nie wyobrażam sobie bez nich życia, więc bardzo naprawdę współczuję osobom, które nie mogą ich jeść. Powiedziałaś też o strączkach. No właśnie, jak do tego podejść, skąd czerpać wiedzę i jak najlepiej zamieniać te produkty? Jeśli chodzi o orzechy, to u mnie działo się to etapami, czyli najpierw musiałam wyłączyć orzechy ziemne. To nie był taki problem, ponieważ mogłam jeść i makadamia, i nerkowce, i orzechy brazylijskie, i migdały, i tych właśnie jadłam najwięcej. Tak. I dlatego, masło migdałowe, że ich jadłam dobry najwięcej, zamiennik. Tak, dokładnie. I dlatego, że jadłam tak dużo tych migdałów, to mój organizm, który jest trochę bardziej wrażliwy i podatny na takie alergiczne reagowanie na niektóre pokarmy, po prostu powiedział migdałom stop. I więc kiedy musiałam odstawić migdały, to już wiedziałam, że nie mogę przerzucić się tylko na jeden rodzaj orzechów i jeść je na okrągło, tylko muszę je rotować. I to jest bardzo ważne przy wrażliwości pokarmowej, by żaden pokarm, żaden produkt nie dominował kuchni. By je rotować, jeść na przykład 2 dni, później zrobić 2 dni przerwy i znowu je na przykład włączyć do jakiegoś posiłku. I ja tak zaczęłam robić, w związku z tym na pozostałe orzechy mam niedużą wrażliwość pokarmową, nie reaguję na nie aż tak, dlatego co jakiś czas pozwalam sobie na orzechy nerkowca, co jakiś czas pozwalam sobie na orzechy makadamia i staram się je namaczać przed obróbką. To sprawia, że one są lepiej trawione przez mój organizm. Są uaktywniane enzymy, które pozwalają trawić białko, przyswajać białko z orzechów. Więc, czyli taka, po pierwsze rotowanie, po drugie korzystanie z tego, co mogę jeść, ale w taki mądry, ograniczony sposób. Po drugie obróbka, czyli namaczanie. Czasem też prażenie powodowało, że one były lepiej przyswajalne. I pestki. Pestki, jeśli nie może się jeść orzechów, bardzo często pestki można jeść. I tutaj ja pozwalałam sobie na większe ilości, oczywiście też w taki mądry sposób, pestki dyni, pestki słonecznika. Z tymi drugimi też musiałam uważać. Nasiona, ziarna konopi, sezam, bardzo dużo siemienia lnianego, które u mnie było źródłem DHA. I tyle. Oprócz tego dużo kasz, czyli u mnie bazą posiłku obiadowego przestały być ziemniaki czy lunchu, a zaczęły być wszystkie kasze. Wszystkie kasze bezglutenowe, które mogłam jeść, ponieważ kasze są też źródłem białka. Ja już nie pamiętam liczb, ale chyba w 100 gramach kaszy jaglanej jest 11 gramów białka. To jest bardzo dużo.
I te kasze na stałe weszły do mojej diety. Oczywiście też po obróbce, namoczone przez całą noc, gotowane, wtedy znacznie większa ilość tego białka jest wchłaniana. Czyli kasze takie jak kasza jaglana, komosa, gryczana. Komosa, kasza kukurydziana. Tak, i ryż brązowy. To taka moja baza. Co dalej? Oprócz tego oleje. Oleje roślinne, tłoczone na zimno z bardzo dobrego źródła, jako takie źródło zdrowych tłuszczów, których nie mogłam sobie dostarczać w tej najlepszej formie, jaką są orzechy. I tutaj wchodził olej sezamowy, olej lniany, olej konopny, olej z awokado, olej... I co ciekawe, oleje z orzechów bardzo często mogłam spożywać, czyli tutaj olej na przykład z orzechów włoskich był w porządku. Co jeszcze? Bardzo dużo warzyw i owoców, ponieważ mając ograniczony dostęp do białka i mikroelementów, które są w orzechach, trzeba było mocno rotować i uróżnorodnić warzywa, które jadłam. Warzywa też są źródłem białka, oczywiście w małej ilości, ale każdy gram jest tutaj cenny. Dużo zieleniny, zielonych warzyw liściastych, czyli szpinak, jarmuż, pokrzywa, rukola, roszponka, wszelkie sałaty i liście, kiełki, które są źródłem żelaza, źródłem wapnia i folianów, które na przykład czy w czasie mojej ciąży, czy w okresie karmienia piersią były szalenie ważne. I strączki. Tutaj ja na strączki też muszę nieco uważać. Na przykład nie mogę jeść czerwonej soczewicy, ale brązowa, czyli ta nieprzetworzona forma czerwonej soczewicy, jest już okej. Czyli mój organizm woli wszystko, co jest jak najmniej oczyszczone i przetworzone. I te strączki też moczę i staram się nie jeść ich codziennie. Na tej zasadzie. Ale powiedz mi, ciekawi mnie, skąd czerpałaś wiedzę, czy... Myślę, że takie pytanie, które nasuwa się wielu osobom, to skąd wiedziałaś, że dostarczasz sobie wystarczającą ilość składników odżywczych? Bo jednak ta metoda eliminacji jest nieco ryzykowna i w ogóle też urozmaicanie swojej diety, właśnie jak powiedziałaś, rotowanie i cały czas upewnianie się, że mam trochę tego, trochę tego, trochę tego, no to wydaje mi się być dla osoby, która powiedzmy nie ma doświadczenia w kuchni, bardzo skomplikowane. Więc jak doszłaś do tego, że teraz jesteś w stanie robić to, zakładam, bardziej intuicyjnie? Faktycznie. Teraz przychodzi mi to intuicyjnie. Nie było tak od samego początku, ale też ja nigdy dla mnie to nie było bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że wychowałam się w takim domu i dla mnie naturalne było zrobienie takiej pasty, upieczenie takiego pasztetu. Musiałam tylko na przykład zastąpić jajko w pasztecie, który znałam z mojego domu rodzinnego, bądź zrobić go z innymi strączkami. Jak sprawdzałam, czy nie mam niedoborów? Robię regularnie badania, bardzo regularnie. Co kilka miesięcy sprawdzam sobie poziom witamin, mikroelementów, sprawdzam, w jakim stanie jest moja krew. Jak na razie jest super i wyniki są zadowalające, nawet bardziej wzorowe. Więc chyba to wychodzi i ja też, ja bardzo czuję swoje ciało i ja czuję, kiedy się czuję źle i ja mam też takie ciągoty do konkretnych rodzajów warzyw czy pokarmów w momencie, kiedy ich potrzebuję, czyli kiedy zbliża mi się miesiączka, bardzo mi się chce jeść wszystkiego, co zielone, brokuły, buraki, dlatego, że tam jest dużo żelaza. I zajęło mi trochę czasu, zanim zorientowałam się, że faktycznie moje ciało tak mną kieruje, a myślę, że jest to możliwe
Bo my wszyscy mamy takie ciągoty, ale częściej one są do czekolady, do kawy, do słodkiego. Jednak w momencie, kiedy zaczynamy mieć taką zdrową dietę, nasz organizm naprawdę jest mądry i kieruje nas do produktów, których aktualnie potrzebujemy. Zgadzam się z Tobą w pełni i aż uśmiecham się w duchu, bo ostatnio miałam takie przemyślenia, że dużo się mówi o intuicyjnym jedzeniu, żeby słuchać swojego organizmu i jak to zrobić, jak Twój organizm mówi Ci chce chipsy. I to jest to, że jeżeli jemy dużo przetworzonej żywności, to nie pozwalamy tej intuicji naprawdę przemówić i nie wiemy, co nam podpowiada ciało, bo nie podpowiada nam tego, co zdrowe, bo zagłuszamy to różnego rodzaju substancjami, które nam szkodzą. I wiadomo, że nasz organizm zawsze wybierze na czosy coś, co jest smażone, tłuste, słodkie, słone i zawiera mnóstwo ulepszaczy, ale dopiero kiedy zaczniemy rzeczywiście jeść zdrowo, co wcale nie oznacza gorzej, mniej smacznie, bo to też jest kwestia przestawienia naszych kubków smakowych i ja naprawdę jak myślę sobie o takiej turbo wypakowanej w składniki odżywcze sałatce, to ślinka mi cieknie, bo ona jest po prostu przepyszna i mój organizm cieszy się na samą myśl, że będzie ją jadł. Nie tylko dlatego, że myślę sobie, będę żyć długo i szczęśliwie, tylko po prostu to jest smaczne. I w tym momencie rzeczywiście dochodzi ten głos, gdzie Ty powiedziałaś o brokułach i pomyślałam sobie, ale bym zjadła brokuła, dawno nie jadłam brokuła. Więc to jest to, że to jest też proces, że to nie jest tak, że od razu nasz organizm wie, tylko musimy go dobrze posłuchać i trochę go przestawić na to jedzenie, które które nam służy. Ale wybacz, weszłam Ci w słowo, więc kontynuuj. Ciekawe mnie właśnie Twoje takie triki kulinarne. Oczywiście wiem, że u Ciebie jest dużo inspiracji właśnie na Twoim profilu, ale jak tworzysz na przykład takie pełnowartościowe danie? Masz takie małe, taką małą checklistę w głowie, że zawsze musi być coś z takiej grupy, z takiej grupy, z takiej grupy produktów? Tak. Ja bazuję na Healthy Plate Method, metoda zdrowego talerza, czyli ja nie liczę białka i innych makroskładników w gramach, ale bardziej patrzę wizualnie na talerz, czyli na moim talerzu połowę miejsca mojego talerza musi zająć sałata i surowe rzeczy, zielone rzeczy. Później 1/4 ziarna w postaci kaszy, ryżu brązowego. Później źródło białka, czyli na przykład strączki. I tutaj sobie nimi rotuję. Staram się dodać zdrowy olej, czyli źródło zdrowego tłuszczu. Jakieś warzywa. I jakieś, tak, oczywiście, właśnie warzywa w postaci gotowanej, parowanej, duszonej, prażonej, pieczonej. I te najczęściej znajdują się w tej mojej sałacie, na przykład to tak mieszam, albo pomieszane ze strączkami, albo jest to risotto, więc one znajdują się tam, czyli tak, warzywa. I źródło wapnia, czyli jeśli mam dużo zielonego, no to jest to tam, jeśli mniej, to posypuję sezamem. I robię takie właśnie posypki z ziaren, z płatkami drożdżowymi, tymi nieaktywnymi, które są też źródłem witamin z grupy B. I to jest moja metoda. Ja tak żywię Leona, mojego, który też jest na diecie roślinnej. Tak żywię siebie, męża. Mój mąż jest dużym mężczyzną, ma 1,92 m. I jest w stanie się najeść. Tak, jest w stanie się najeść, nie je mięsa, nie je nabiału. Raz na jakiś czas zdarza mu się zjeść jajko lub trochę jogurtu naturalnego, ale to jest też raz na 2 miesiące. Więc Maciek, mój mąż, jest bardziej na diecie roślinnej niż ja. Ale i tak, czyli to jest ta metoda zdrowego talerza. Ona, nie wiem, kto ją zaczął. Ja chyba o niej pierwszy raz przeczytałam na Instytucie Harvardzkim. Oni mają taką odnogę zdrowotną, gdzie mają szereg badań naukowych i publikacji na ten temat. Nie wiem, czy oni byli pierwsi, nie dam sobie ręki uciąć. Wydaje mi się, że tak, ale jest to całkiem nowa metoda i taka prostsza. Nie trzeba liczyć, nie trzeba mieć kalkulatora i wagi w domu i to wystarcza. Wspomniałaś o swoim synku i to jest też temat, który bardzo mnie ciekawi i wierzę, że też ciekawi wielu z naszych słuchaczy.
Twój synek jest również alergikiem i też jest na diecie roślinnej. Nie wiem, czy w pełni, zaraz mi o tym opowiesz. Więc jak to było odkrywać to, że on też ma skłonności do różnego rodzaju nietolerancji pokarmowych i jak sobie z tym radzisz na co dzień? Bo opowiadałaś mi przed nagraniem, że nie wielokrotnie bywało tak, że naprawdę musiałaś sporo pogotować i przygotować różne potrawy dla różnych domowników, bo no niestety właśnie przytrafiają Wam się te alergie, ale jak sobie z tym radzisz jako mama i też w jaki sposób edukujesz się w tym temacie? No bo jednak dziecko jest naszą odpowiedzialnością, tak? I wiele osób może powiedzieć, że nagle dziecko bez produktów pochodzenia zwierzęcego, jeszcze alergik, a jego zdrowie jest takie ważne, więc jak tutaj nawigować? Kiedy Leon się urodził, był takim dzieckiem spokojnym, choć dosyć szybko przyszedł czas kolek, które oczywiście są fizjologiczne, naturalne, ale później ja dość szybko zauważyłam, że mi coś szkodzi. To był okres, kiedy zaczęły szkodzić mi migdały, których wtedy dużo jadłam i widziałam, że szkodzi coś jemu. Oboje czuliśmy się źle w tym samym czasie i teraz wiem, że część słuchaczy, słuchaczek, które słyszą, wszyscy słyszymy o tym, że nie ma diety mamy karmiącej. Nie ma, faktycznie. Zgadzam się z tym, ale sytuacja wygląda nieco inaczej u mamy alergiczki, ponieważ alergeny przenikają do krwi i trafiają do układu pokarmowego i do później do krwi dziecka i też uwrażliwiają ten układ pokarmowy i alergizują. I tak było w przypadku moim i Leona. On budził się w nocy z ogromnym krzykiem, z wrzaskiem, jako dwumiesięczne dziecko. Miał bardzo silny, najpierw utajony refluks pokarmowy, który sprawiał, że bardzo cierpiał. Miał nieustanne biegunki. Później w badaniach wyszło, że również ma i krew w kale. Krew w kale jest takim pierwszym, bardzo silną wskazówką ku temu, że jest się alergikiem na coś, że ma się jakąś wrażliwość pokarmową. I może to być krew utajona, czyli krew, której nie widać. I tak było w przypadku Leona. I ja wiedziałam, że coś szkodzi jemu i mi. Ja w tamtym czasie też miałam różne problemy żołądkowo-jelitowe. I po prostu na sobie zaczęłam sprawdzać tą metodą, o której wcześniej opowiadałam, co mi szkodzi. I kiedy odsunęłam migdały, te objawy minęły. Glutenu Leon nie jadł, jak również nabiału, jajek i innych produktów, których ja nie jadłam, ponieważ ja jako mama karmiąca miałam dietę ze względu na siebie, więc on tych rzeczy też nie jadł. I przy rozszerzaniu diety ja wiedziałam, że mogę spokojnie, powoli mu wprowadzać te produkty, bo nie jest powiedziane, że on na ten gluten jest uczulony, bądź na przykład na mleko kokosowe. I próbowałam, jednak te próby kończyły się reakcją. W przypadku Leona było to natychmiastowe, tak mówiąc nieładnie, zaglutowanie górnych dróg oddechowych, produkcja bardzo dużej ilości śluzu, co kończyło się zapaleniem górnych dróg oddechowych. I pierwszy raz tak bardzo to odkryłam, kiedy zostawiłam Leona, miał rok, około roku, zostawiłam go u mojej przyjaciółki i wtedy powolutku wprowadzałam mu gluten w postaci małych ilości kaszy mannej i zostawiłam Leona u mojej przyjaciółki, gdzieś tam pojechałam i zostawiłam jej informację, co on może jeść, co nie może i powiedziałam, że nie może glutenu, ale ona nie wiedziała, że kasza manna ma gluten. I ja wróciłam odebrać Leona i zobaczyłam, że Leon pałaszuje coś z miski. I taka zestresowana pytam, słuchaj, a co Leon je? A, je kaszę, bardzo mu smakuje. A jaka to kasza?
No, kaszamanna. Wciągnął już drugą miskę, wciąga. Ja zamarłam. Wróciliśmy do domu i już w drodze do domu Leon zaczął mieć katar, kaszel, taką chrypkę. Zaczął płakać, no i ta noc była ciężka, bo on budził się z ogromnym bólem brzucha, później biegunki, więc tak się dowiedziałam, była duża prowokacja, naraz został naładowany kaszą manną. I od no przynajmniej nie mieliście już wątpliwości. Tak, nie mieliśmy wątpliwości. I od tamtej pory jeszcze raz próbowałam. I planowałam niedawno to zrobić, ale przyszedł okres kwarantanny, więc się nieco wstrzymałam z tą prowokacją, ponieważ to może się skończyć silną infekcją górnych dróg oddechowych, więc na razie czekam. Więc tak się dowiedziałam i tak się dowiadywałam o kolejnych produktach. Mięsa nie planowałam w ogóle wprowadzać, nabiału też nie mam zamiaru, jedynie może raz na jakiś czas jajko, ale też najpierw testuję u siebie, zobaczymy jak to pójdzie i niedługo po jak troszeczkę się uspokoi ta sytuacja, to planuję u Leona też robić takie prowokacje. Więc obecnie on jest na takiej diecie całkowicie roślinnej, nie je mięsa w ogóle. Ja go bardzo długo karmiłam piersią, więc tutaj nie było też konieczności. Dostawał to białko wraz z moim mlekiem, a ja spożywałam mięso. Ja go karmiłam do niedawna, miesiąc temu skończyłam go karmić. On ma 2,5 roku teraz. O, to bardzo długo. Długo. I karmiłam go tak długo właśnie głównie ze względu na alergie pokarmowe, ponieważ mleko matki działa jak taki balsam, który wyścięła jelita i leczy stany zapalne, uszczelnia je, działa tak probiotycznie, więc wiem, że są takie publikacje, które mówią o tym, że im dłużej dziecko jest karmione, do 3 roku najlepiej, to można uniknąć lub wyleczyć dziecko z alergii pokarmowych. Dlatego właśnie tak długo go karmiłam. Pewnie bym skończyła szybciej. Więc obecnie Leon nie jest już na moim mleku, jest na diecie roślinnej. Je pestki, je strączki, to jest jego źródło białka, je bardzo dużo zielonego. Leon kocha zielone. Możliwe właśnie, że jego organizm wie, że to jest jego źródło wapnia i tego, czego potrzebuje, więc szpinak, brokuły, brukselka, ja mogłabym tylko taką papkę położyć na talerz. Tak, nasz człowiek. I on by to wpałaszował, więc... Więc na razie taka jest jego dieta i też regularnie go badamy. Ja mu suplementuję witaminę B12 i suplementuję mu D3 z K2. Czasem dostaję A plus E, ale generalnie to jest ta baza. Oprócz tego Leon bardzo lubi wszystkie superfoodsy, czyli dla niego cukierkami jest chlorella. To jest, po prostu mnie to zadziwia. Chlorella w tabletkach to jest coś, o co moje dziecko da się zabić. I muszę mu wydzielać porcje, bo on sobie ssa to, jednocześnie jest to dobre dla jego jelit. Jest to też źródło oczywiście żelaza, białka, witamin z grupy B. Co jeszcze? Uwielbia pyłek pszczeli, który też bardzo dobrze działa na jego jelita. No są to rzeczy, które ja też jem, ale ja je jem bardziej z rozsądku. Mhm. Ja nie powiedziałabym, że kocham chlorellę, spirulinę albo pyłek pszczeli. I to jest dla mnie dowód na to, że naprawdę dziecko można, tak brzydko mówiąc, zaprogramować, czyli proponować mu najróżniejsze rzeczy i dziecko może to polubić, jeśli nie wprowadzamy od razu cukru czy właśnie takiej przetworzonej żywności. I tak właśnie jest u nas. Ja wiedziałam, rozszerzając dietę Leonowi, że ja nie mogę sobie pozwolić na jego smaki i jego wybrzydzanie. I była to często walka, bo on wolał zjeść banana niż na przykład swego czasu bardzo nie lubił papryki albo nie lubił fasoli. I na przykład życzył sobie banana albo placuszki. I ja nigdy nie oferowałam mu zastępnika. Mhm. Nie wmuszałam w niego jedzenia, absolutnie, ale,
ale faktycznie nie robiłam nic innego, czyli w zamian. Czyli jeśli on nie chciał jeść, to ja mówię, w porządku, nie musisz, ale to jest nasz dzisiejszy obiadek i będziesz mógł go zjeść, jak będziesz głodny. I bywały sytuacje, że on potrafił się tak zaprzeć, bo jest takim mocnym charakterem i temperamentem, potrafił nie zjeść przez 6 godzin, ale później jak dorwał się do suchej kaszy jaglanej i do fasoli, to zjadł ją ze smakiem. No tak, głodny nie wybrzydzał. Dokładnie. I nie było to dla mnie łatwe, bo ja jako mama mam taką potrzebę nakarmienia własnego dziecka i takiego zadbania o niego, takiego wychuchania go. Ale wiedziałam, że my w jego przypadku nie możemy sobie pozwolić na to, żeby on kierował tym, co chce jeść. Oczywiście teraz, jeśli mogę, to serwuję i oferuję to, co lubi i zawsze na drogę są daktyle. Są cukiereczki w postaci chlorelli i rodzynki kocha i dostaje je na deser. Także jakby nie mamy takiego rygoru żywieniowego teraz, ale przez jakiś czas trochę trzeba było to wprowadzić dla jakby jego zdrowia i tego, żeby on nauczył się jeść to, co musi jego organizm przyjąć. Nie? To jest bardzo ciekawe, dlatego że dużo mówi się o tym sposobie odżywiania dzieci, no znasz tę metodę BLW, gdzie dzieci sobie wybierają, co chcą jeść i ja też oczywiście nie mam dzieci, ale jak słyszę o tym, to wydaje mi się, że jest to całkiem sensowne, ale fajnie, że o tym powiedziałaś właśnie w kontekście dzieci, które mogą mieć alergię lub które mają alergię, że są przypadki, w których właśnie taka samowolka może się nie sprawdzać, bo jeżeli teraz go nie nauczysz tego jeść, to będziesz mogła potencjalnie mieć z nim duże batalie, kiedy wyjdzie mu jakaś alergia na jeden z jego przysmaków, a na przykład nie jest przyzwyczajony do jedzenia niczego innego. I tak jak powiedziałaś, na początku, że twoi rodzice dali ci taki prezent właśnie w postaci tego, ile cię nauczyli o żywieniu, kiedy byłaś dzieckiem, to myślę, że tak samo jest w przypadku twojego synka, że on lubi właśnie te chlorelle, lubi pyłek pszczeli, bo nie ma porównania i to jest dla jego organizmu pyszne i to jest dla niego zdrowe, więc dlatego jest pyszne. I na przykład taki przykład, masło maślane z mojego doświadczenia, to, że ja nigdy nie piłam napojów słodzonych, napojów gazowanych, u mnie w domu ich nigdy nie było. I wiele osób mnie pyta, jak ja to robię, że nie mam ochoty na kole, albo właśnie, że jeżeli jest jakieś, nie wiem, jakieś iced tea czy coś w tym stylu, to że ja w ogóle, no i to w ogóle nie ruszam, bo ja sobie wolę zaparzyć herbatę i ją wystudzić, dodać tam miętę, bo po prostu nie byłam tego nigdy nauczona, nie znam tego smaku i jak myślę sobie o jakiejś fancie czy jakiejś oranżadzie, to po prostu aż mnie skręca, bo nie przyzwyczaiłam się do tego jako dziecko i to po prostu smakuje sztucznie, smakuje dla mnie jak rozpuszczone lędrynki i myślę, że to może być podobny mechanizm u Was, u Ciebie, czy właśnie u Twojego synka? Teraz byliśmy na 3 tygodnie u moich rodziców, którzy mieszkają na południu Polski w górach i dużo jeździliśmy na różne takie wycieczki w przyrodę i taki obraz zapadł mi w pamięć, ponieważ teraz mamy okres na mniszek pospolity. I zbieraliśmy mniszek, byliśmy na jednym ze spacerów u podnóża takich pięknych gór i mój tata zerwał mniszek, ukucnął przy Leonie i mówi, zobacz, możesz to zjeść. I dał mu do zjedzenia te żółte kwiatki. I mój Leon, otwarty na wszystko co nowe, wziął to do buzi, tak lekko się skrzywił, mówi, dobra mamusiu, to jest dobre. I tak właśnie wyglądały te ostatnie tygodnie. Leon jadł krwawnik, jadł mniszek pospolity pił różne specyfiki, między innymi wodę z brzozy. I patrząc na ten obrazek, przypomniałam sobie, że tak właśnie wyglądało moje dzieciństwo. Moje dzieciństwo, mimo że mieszkaliśmy w mieście, w bloku na 9. piętrze, to bardzo dużo przebywaliśmy na łonie natury. Często jeździliśmy na pikniki, często jeździliśmy do lasu, bo mój tata jest wychowany na wsi, był wychowywany na wsi i bardzo dobrze zna zioła, rośliny i nas tego wszystkiego uczył. I ja, mimo że jestem mieszczuchem, to wszystko też
wyniosłam z domu, czyli ja wiem, że mniszek można jeść, wiem, że krwawnik można pokroić do sałatki, wiem, że można zerwać głuk i go pochrupać. I tak właśnie było w moim domu. Kisiliśmy najróżniejsze rzeczy, leczyliśmy się naturalnymi metodami, było bardzo dużo ziół. I teraz ja właśnie to przekazuję Leonowi, że my możemy żyć w przyjaźni z przyrodą, możemy to, co mijamy na łące, nie jest tylko piękne i nie tylko cieszy nasze oczy, ale też jest dla nas zdrowe. I od samego początku uczę go tego, czym jest pokrzywa, jak ją zbierać, jak ją obrabiać i jak ją jeść. I to takie niesamowite, bo teraz właśnie mieliśmy okres na pokrzywę, na młodą pokrzywę. Jeździliśmy do lasu zbierać ją z Maćkiem, moim mężem i Leonem. I ja kucałam, zbierałam tą pokrzywę, pokazywałam ją Leonowi. I na drugi dzień jechaliśmy znowu do lasu, on wchodził w las i mówi: zobacz, mamusiu, tu jest pokrzywa. Jest dwulatkiem, który już wie, jak rozpoznać pokrzywę i że można ją zebrać i jeść i że jest to pyszne i zdrowe. I cieszy mnie to, cieszy mnie wychowywanie go w takiej właśnie przyjaźni z przyrodą, bo ja tak zostałam wychowana. Wiem, jak zbierać grzyby, jak zbierać sok z brzozy, jak zrobić nalewkę z mniszka czy z pędów sosny i że to, co właśnie jest pod moimi stopami, to, co jest pod moimi stopami, może służyć mojemu zdrowiu właśnie. Cudownie, że nawiązałaś do ziół, bo to jest temat, który mnie bardzo interesuje i przyznam szczerze, że nie wiem o nim zbyt wiele i ja niestety nie zostałam nigdy nauczona, jak korzystać z tych dobrodziejstw. Natomiast jest to temat, który zdecydowanie chciałabym zgłębić, a wiem, że Ty jesteś też właśnie z rodziny o tradycji zielarskiej. Więc o tym można by też, sądzę, rozmawiać godzinami. Ale jakbyś mogła powiedzieć mi, jaki jest taki Twój domowy niezbędnik? Jakby jakie zioła stosujesz na co dzień w przypadku, kiedy mamy takie potrzeby właśnie dnia powszedniego, typu jakieś przeziębienie, czy zatkany nos, czy ból brzucha, czy osłabienie, czy w drugą stronę nadmierne pobudzenie i chcemy się wyciszyć. Czy masz taki swój właśnie niezbędnik, taką domową, ziołową apteczkę? Tak. Mam taką apteczkę. Jest ona też takim spadkiem po moim dziadku, który był uznanym zielarzem. Mój dziadek już nie żyje, ale zostawił po sobie ogromny skarb w postaci rzeszy ludzi, których wyleczył ziołami z bardzo poważnych chorób, dziś często określanych jako nieuleczalne, takich jak bielactwo, jak łuszczyca, nowotwory. Zabawna rzecz, bo mój teść, mój obecny teść, kiedyś, kiedy ja byłam małą dziewczynką, też trafił do mojego dziadka i został wyleczony z bielactwa na skórze. Rozumiem, kiedyś, czyli zanim wy się w ogóle poznaliście. Tak, ja nie wiem, czy byłam na świecie nawet. Może byłam małą dziewczynką. W każdym razie dostałam taki spadek od dziadka. Żałuję, że nigdy nie chciałam tak bardzo poznać i wejść w ten temat ziół, kiedy dziadek jeszcze żył, ale od mojego dzieciństwa, od tego drugiego roku życia do mojego 18 roku życia codziennie piłam zioła dwa razy dziennie. Takie zioła parzone przez 12 godzin. Była to mieszanka, która była skomponowana specjalnie dla mnie i mojego brata przez dziadka. U nas każdy w domu miał swoją mieszankę ziół celowanych po prostu w nasze problemy i potrzeby. I takie zioła piłam właśnie dwa razy dziennie. Rano mama przychodziła z kubkiem. Nawet jak miałam 17-18 lat, byłam dorosłą dziewczyną, mama przychodziła i budziła mnie ziołami rano. I później miałam na kilka lat przerwę, ale te przepisy na te mieszanki dla siebie mam i regularnie do nich wracam. A oprócz tego właśnie mam takie metody dziadkowe i metody nie tylko dziadkowe, takie domowe, na to właśnie jak sobie radzić z różnymi infekcjami i problemami, o których wspomniałaś. I żeby podać takie jakieś konkrety, to żeby nie szukać daleko. Kilka miesięcy temu miałam
ja, później mój tata, bardzo silną infekcję górnych dróg oddechowych. Taki, po prostu nic nie działało. Mój tata musiał już sięgnąć po antybiotyk. Jeden, drugi. Ciągnęło się to bardzo długo. I później przypomniało nam się... Właśnie, często najciemniej jest pod latarnią. Przypomniało się mojej mamie, że przecież w dzieciństwie często robiliśmy takie sauny ziołowe. Sauny, których gotuje się w 11-litrowym albo więcej garnku zioła. Tam jest mieszanka podbiału, rumianku, mięty, szałwii, dziurawca, gałązek świerku, pączki sosny i siano, żeby utrzymać temperaturę w odpowiednich proporcjach. Gotuje się to w takim wielkim garze, rozbiera się do majtek, siada się nad tym i 20 minut jest się w takiej saunie. Należy zadbać o to, żeby nigdzie tam powietrze nie miało dostępu. Człowiek się poci jak szczur, później należy pójść pod zimny prysznic, tak po prostu zimną wodą się zahartować, ubrać się w piżamy, przykryć się wieloma warstwami i należy to powtarzać codziennie przez kilka dni. I po dwóch takich razach mojemu tacie przeszło. Wow. Całkowicie, a był w naprawdę bardzo poważnym stanie. Ja też zrobiłam jakiś czas temu taką saunę i ten zestaw ziół mam zawsze. To okay. Jest na górne drogi oddechowe, na płuca, oskrzela. Ja Cię poproszę o ten przepis i potem go może oczywiście załączymy do notatek. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Oprócz tego, tak jak wspomniałam, Leon ma na przykład refluks pokarmowy. Ja czasem też mam bóle żołądka, takie zgagowe, jeśli zjem coś nie tak. I tutaj super działa taka prosta rzecz, jak zmielone siemię lniane, robi się taki glutek. I to pite kilka razy dziennie przez jakiś czas. Ale jeszcze lepiej niż to działa prawoślas. Korzeń prawoślazu. Można go kupić w aptece albo w sklepie zielarskim. To jest zmielone, wysuszone, parzy się odwar z prawoślazu 12 godzin. Jedna łyżka na na kubek wrzątku. 12 godzin parzenia. Później to zlewamy, trochę podgrzewamy i pół kubka pijemy rano, pół kubka po południu. I prawoślas ma taką właściwość, że kiedy styka się, ma kontakt z kwasem solnym w naszym żołądku, to zwiększa swoją lepkość i gęstość. I im jest niższe pH, czyli im kwaśniejszy jest odczyn naszego żołądka, tym większą lepkość ma ten prawoślas i ładnie wyściela i łagodzi. I ostatnio też mieliśmy taką sytuację, gdzie uratowaliśmy Leona przed sterydami, bo bardzo często od refluksu pojawia się zapalenie krtani u niego i on już zaczął mocno chrypieć. I wiedziałam, że 1-2 dni i będziemy musieli włączyć steryd, ale szybko przypomniał mi się prawoślas. Zrobiliśmy 2-dniową kurację prawoślazem i zniknęło. Bardzo ładnie tu go nawilżyło, wyścieliło ten żołądek. Z takich sposobów jeszcze na przykład na gorączkę jest taka mieszanka z lipy, czarnego bzu, kory wierzby, malin i rumianku i to też się pije w czasie gorączki. Na wyciszenie na przykład super działa taka mieszanka, gdzie jest ziele pierwiosnka, dziurawca, kwiat kuklika, melisa, mięta i to pomaga w bezsenności. Tak koi i kładzie do snu. A oprócz tego na przykład taka metoda, którą ja często stosuję, to hydroterapia. Czyli w momencie na przykład bólu stawów, albo też raz miałam taką sytuację, gdzie z powodu urazu na nartach bardzo mi napuchła noga, miałam uszkodzoną łąkotkę i oczywiście szybko pojechałam do fizjoterapeuty, który mi bardzo pomógł, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ płyn, który się zgromadził wokół kolana, już dalej nie chciał ruszyć. I chirurg, który to zobaczył, powiedział, że trzeba będzie po prostu zrobić zabieg i to usunąć, ponieważ igłą nie udało się tego ściągnąć. I wtedy przypomniała mi się hydroterapia, czyli różnie można ją stosować, ale w tym przypadku było to polewanie mojego kolana wodą gorącą 3 minuty i 30 sekund lodowatą, 6 takich serii i w 3 dni płyn całkowicie zniknął. Wow. Więc niesamowite to jest. Woda ma
Hydroterapia została wynaleziona w XIX wieku, 1880 któryś, poprzez bardzo ubogiego człowieka, rolnika, który po prostu zaczął obserwować, nie pamiętam jego imienia, który zaczął obserwować, że stosuje się okłady zimno-gorące na konie, które chorują. Kładzie się zimny okład i później przykrywa je się kocem, tak żeby się wypociły. I później zaczął sam to stosować na sobie, mając problemy zdrowotne. I kiedy naprawdę zaczął zdrowieć, postanowił testować to na innych ludziach. I ludzie bardzo wysoko postawieni, arystokracja, przyjeżdżała do niego, żeby leczyć się hydroterapią. Proszę. Później zostało to opisane i zbadane. I dzisiaj w takich ośrodkach naturalnych metod leczenia hydroterapia jest czołową metodą. Właśnie zmienność temperatur, też takie ziołowe kąpiele w odpowiednich temperaturach naprawdę mają ogromną moc. Wiesz co, ja czytałam ostatnio taką książkę, która się nazywała Siła ziół, więc mogę ją polecić osobom, które zaczynają swoją przygodę właśnie z naturalnymi sposobami radzenia sobie z wszelkiego rodzaju dolegliwościami zdrowotnymi, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest kompletnie zielony w tym temacie, to przydadzą mu się nawet takie najprostsze wskazówki. Na przykład dla mnie wystarczyło nauczyć się, jak działają najprostsze pojedyncze zioła, takie jak mięta, czy lipa, czy morwa. I jeszcze wiem, że na przykład nie jestem na etapie, gdzie zaczęłabym robić swoje mieszanki, że wierzę, że to jest też proces i nie chciałabym też rzucać się na głęboką wodę, tylko najpierw poznać to, jak działają te podstawowe, pojedyncze rośliny i potem rzeczywiście iść o krok dalej i na przykład spróbować Twojej mieszanki. Także z przyjemnością je podlinkuję. I już kończąc, chciałabym wrócić troszeczkę do tematu jedzenia i alergii i podsumowując, zapytać Cię o to, wiesz, nie każdy interesuje się zdrowiem, nie każdy interesuje się jedzeniem i ja też mam to samo co Ty, że ja to uwielbiam i nawet wczoraj była niedziela i stwierdziłam, że ja spędziłam cały dzień w kuchni i to był dla mnie wspaniały dzień, bo po prostu robiłam śniadanie, potem robiłam obiad, potem go jadłam, a potem już tylko sobie siedziałam i myślałam, och, jaki fajny dzień i się nagotowałam i było super. Ale wiem, że są ludzie, którzy nie są fanami gotowania, też znam osoby, które nie są smakoszami i traktują jedzenie po prostu jako paliwo i też, co prawda, nie umiem sobie tego wyobrazić, ale zdaję sobie sprawę, że tak jest. Powiedz mi, jak to, w jaki sposób musisz uważać na swoje jedzenie oraz na jedzenie Twojego synka wpłynęło na Twoje życie codzienne i na takie życie społeczne? Mam tutaj na myśli takie sytuacje jak podróże, wszelkiego rodzaju spotkania towarzyskie, wyjścia do restauracji, wiesz, wyjazdy szkolne, czy różnego rodzaju właśnie momenty, gdzie nie do końca panujemy nad tym, co możemy zjeść. No właśnie, czy wtedy możemy nie panować, czy trzeba jednak nauczyć się jakoś tutaj też kontrolować sytuację? Dużo zależy od tego, i jakie mam reakcje, jaką mam wrażliwość pokarmową na daną rzecz, ponieważ będąc na wyjeździe pozwolę sobie na nerkowce i pozwolę sobie na orzechy makadamia. I teraz już na przykład pozwolę sobie trochę na jajko, ale absolutnie wiem, że nie mogę sobie pozwolić na przykład na migdały albo na orzechy ziemne, ponieważ reakcja jest natychmiastowa i w efekcie czego będę miała 3-4 tygodnie wyjęte z życia. Więc dużo zależy od sytuacji. Czasami będąc na diecie przez wiele, wiele miesięcy możemy sobie pozwolić na odrobinę, ale no właśnie, pytanie, czy ta odrobina bardziej nam pomoże, czy zaszkodzi, bo może być tak, że nie zrobimy komuś przykrości, kłopotu, zaspokoimy swój smak, ale z drugiej strony wzięcie do ust kawałka czegoś, czego nie jedliśmy długi czas, sprawi, że za chwilę będzie nam dużo łatwiej po niego sięgnąć. Osłabiamy swój ten taki swoją wstrzemięźliwość. Im dłużej czegoś nie jem, tym jest ona silniejsza, jest mniej pokus. Ktoś może po prostu mi pomachać przed oczami,
na przykład mleczną czekoladą i to mnie nie ruszy, albo właśnie masłem orzechowym i nie mam na nie ochoty. Jeśli chodzi o moje wyjazdy, to ja radzę sobie tak, że najczęściej biorę po prostu rzeczy, które sama przygotowuję. Jak chodziłam do pracy, pracowałam na cały etat, to przygotowałam sobie codziennie te lunchboxy, bo wiedziałam, że w kantynie nie będę mogła nic zjeść i nie chciałam się też wystawiać na taką pokusę. Jeśli Leon idzie do swojego przedszkola, to też pakuję mu takie snaki i przekąski, które będą dla niego przyjemne i będzie mógł cieszyć się razem z innymi dzieciakami, taką społecznością. Więc radzę sobie tak, że właśnie biorę albo sprawdzam, czy w okolicy będę mogła coś zjeść, gdzie będę mogła pójść. Umówmy się, jest bardzo mało miejsc, które spełnią moje obwarowania dietetyczne, ale ja też wtedy bardziej skupiam się na tym, że idę z kimś posiedzieć i idę spędzić czas, a nie się najeść, bo ja się najadam i uczty sobie robię w domu. I już pogodziłam się z tym, że wychodząc zjeść na miasto, po prostu zjem na przykład beznamiętną sałatę z oliwą i pomidorami. Najgorzej. Najgorzej, to prawda. I kiedyś było to dla mnie dużym problemem i było mi bardzo przykro, ale chyba to, że ja od samego dzieciństwa naprawdę tej wstrzemięźliwości się uczę i przecież ja się wychowałam w czasach, gdzie naprawdę nie było nic i niejedzenie glutenu było tak ogromnym wyrzeczeniem i takim wykluczeniem trochę ze społeczności dziecięcej, że ja się wtedy już musiałam tego nauczyć i obecnie dla mnie te ograniczenia na początku, kiedy je odkrywałam, one były takimi ograniczeniami i były dla mnie takim policzkiem, takim uderzeniem w twarz. O rety, ja teraz nie mogę tego jeść. Ale obecnie ja w ogóle się na tym nie skupiam. Patrzę na to, co mogę, cieszę się tymi możliwościami, które mam i to daje mi też taką wolność w jedzeniu. Jedzenie jest dla mnie przyjemnością, jest dla mnie ogromną radością, uwielbiam to robić, się tym dzielić, ale jednocześnie jedzenie nade mną nie panuje. I wiem, że mogę jeszcze się może uczulić na inne rzeczy, ale to nie jest jakby mój cel życiowy, rozumiesz, że to jest dodatek do tego wszystkiego innego, co jest piękne w życiu, ale jakby zanim doszłam do tego, to minęło trochę czasu i myślę, że wielu alergików musi przejść tą drogę. Wydaje mi się, że też ważną kwestią jest to, że to nie jest jakby twój wybór, to, że masz alergię i to się sprowadza do takiej bardzo, myślę, ważnej zasady w życiu, czyli zaakceptowanie rzeczywistości, tak? I mogłabyś siedzieć i myśleć sobie, o Boże, czemu wszyscy mogą chodzić do restauracji i jeść sobie co chcą, a ja nie, ale taka już jesteś, więc albo się z tym pogodzisz, tak jak ty i nauczysz się sobie z tym radzić i wtedy dostrzeżesz inne rzeczy w życiu, w których możesz bardziej dać się ponieść i być spontaniczną, no bo jakby obsesyjne użalanie się nad tym, że czegoś właśnie nie możesz i próba walki z tym, no tylko by cię unieszczęśliwiała, więc no, twoje podejście jest moim zdaniem wspaniałe i to też nie jest właśnie kwestia tego, że to jest twoja fanaberia, tak, że wymyśliłaś sobie 25 różnych restrykcji, stałaś się osobą absolutnie, wiesz, ortodoksyjną, radykalną, nie chodzisz spotykać się ze znajomymi, bo masz jakieś właśnie zasady zdrowego odżywiania, tylko to jest coś, co jest po prostu silniejsze od ciebie i ta akceptacja jest, myślę, kluczem. Także naprawdę gratuluję ci tego podejścia, bo uważam, że jest ono niesamowitym przykładem dla innych osób. Dziękuję. I to jest też tak, podsumowując i nawiązując do tego, co robię, to jest w ogóle powód, dla którego zaczęłam dzielić się tym na łamach mojego bloga o chmiel, bo wiem, jak trudna jest ta droga i wiem, jak trudno jest czasem włożyć coś do garnka, zrobić z tego coś, co ma sens, co jest smaczne, a jednocześnie nie zaszkodzić sobie, a sobie pomóc, sobie lub swojemu dziecku, co jest w ogóle jeszcze często trudniejsze w takim pogodzeniu się. I to jest jakby dzisiaj,
Ja przez długi czas nie mogłam się pogodzić z tym i miałam taką niezgodę, taki bunt, dlaczego mnie to spotkało, szczególnie w dzieciństwie jako nastolatka, a dzisiaj ja naprawdę, mówię tak jakby z ręką na sercu, to nie jest tak, że my rozmawiamy i wypada tak powiedzieć, ale ja dzisiaj jestem wdzięczna, czyli nie tylko akceptuję to, ja dziękuję, ja dziękuję Bogu, jestem wdzięczna za to, że to mnie spotkało, bo to sprawia, to doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem i do tego, że mogę to podać dalej i mogę pomóc komuś, kto nie przeszedł tego, co ja. I ta droga może stać się nieco łatwiejsza. I to jest jakby jedna grupa ludzi, z którymi się utożsamiam, do których docieram, a druga to po prostu są osoby, które lubią dobrze i ładnie zjeść. Wierzę, że znaczy na pewno osoby, które postanowiły wysłuchać tej rozmowy, po części identyfikują się z Twoją sytuacją i może właśnie to jest to, czego potrzebowały usłyszeć. Także wszystkich oczywiście odsyłam do Ciebie po inspirację. A Tobie, Żaneta, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś nadal miała w sobie tę motywację i pasję do dzielenia się tym dalej, bo uważam, że możesz i już robisz bardzo, bardzo wiele dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, mi też było przemiło Cię tak spotkać po drugiej stronie ekranu i być uczestnikiem tej miłej rozmowy. Do usłyszenia. Pa! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze na koniec przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam zawsze informuję Was o nowych odcinkach, o gościach. Możecie komentować, dzielić się wrażeniami, zadawać pytania i to samo tyczy się YouTube'a. Tam w komentarzach również jestem z Wami na bieżąco i bardzo lubię czytać o tym, jakie macie przemyślenia. I na sam koniec, jeśli macie chwilę, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie recenzję podcastowi, szczególnie w aplikacji Podcasty na iTunesie. Tam trzeba zostawić mu wybraną liczbę gwiazdek i można napisać kilka słów opinii. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie go oczywiście zaobserwować, na YouTubie dać subskrypcję i łapkę w górę, a my, moi drodzy, słyszymy się już za tydzień w poniedziałek o 7 w kolejnym odcinku. Do usłyszenia!